Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś, drodzy Państwo, po wczorajszym, e, takim mocnym, chyba najmocniejszym e, w ostatnim 30-leciu, e, Wolnej Polski przemówieniu parlamentarnym, e, Donald Tusk po prostu nazwał PiS partią prorosyjską otwarcie. Wypomniał Kaczyńskiemu półtora roczne spotkania prywatne, które my, niektórzy twierdzą, że złośliwie, ja tu nie widzę żadnej złośliwości, nazywamy randkami. Półtora roku spotykania z agentem KGB, o którym Jarosław Kaczyński wczoraj powiedział, że był kimś więcej niż agentem KGB. Wyraźnie zdenerwowany. Pokażemy Państwu chronologię, jak wyglądała ta ewolucja wersji Kaczyńskiego. W 2017 roku Kajosław Kaczyński wydał książkę Porozumienie przeciw monowładzy. Bardzo nudną w odbiorze czytelniczym, ale ciekawą dla politologów i dziennikarzy i oficerów służb książkę, o tym, jak, jak w jego opisie, jak porozumienie centrum sprzeciwiało się monowładzy, za którą on uważał dyktaturę Adama Michnika, czyli szefa salonu liberalnego. Bo tak naprawdę Jarosław Kaczyński chciał być Adamem Michnikiem, no tylko mu nie, tylko mu nie wyszło. I ta książka. Miejscami jest naprawdę bardzo szczera. Jarosław Kaczyński, z sobie znanych powodów, ujawnił tego spotykania z oficerem KGB, chociaż zmienił jego nazwisko na Anatoliła Wasina, A chodzi o Anatolia Wasina. Prawdziwe nazwisko oficera tego oficera, też dyplomaty rosyjskiego, odkrył Tomasz Piątek i Tutaj musimy, Szanowni Państwo, zwrócić uwagę, kim był w latach 89-91 Łasin i jakie miał cele, jak, o, jaką, o, jak, o, co, o co tak naprawdę chodziło w polityce rosyjskiej wtedy. W książce w porozumieniu przeciw monowładzy, fragment ten zaczyna się w ten sposób – on opowiada, że skontaktowali, Kaczyński pisze, że skontaktowali go z pierwszym sekretarzem ambasadary ZSRR Anatolijem Łasinem, działaczem Stronnictwa Demokratycznego. Czyli zupełnie inna wersja, bo wersji, którą podał wczoraj, miał realizować misję na zlecenie Milczanowskiego i Lecha Wałęs. Misję przygotowania jego wizyty w Moskwie. Co opowiada, co napisał w książce? Lech, skontaktowali mnie z nim działacze Rolnictwa Demokratycznego, kiedy Lech Wałęsa zwrócił się do mnie, bym podjął staranie o jego wizytę w Moskwie. Łasin kończył studia w Polsce, ale był głównie specjalistą od Finlandii. Pierwsze spotkanie latem 1989 roku odbyło się w lokalu Stronnictwa Demokratycznego przy ulicy Chmielnej. Przyszedł mężczyzna o dość swojskim wyglądzie steczką, z której samaszystym ruchem wyciągnął flaszkę wódki. Odmówiłem nie tylko dlatego, że było strasznie gorąco. Przede wszystkim nie chciałem się stosować do obyczajów. Rozmowa była bardzo ciekawa. właśnie zapytał mnie wprost, czy Polska przyjęłaby taki status jak Finlandia. Finlandyzacja tutaj dla naszych widzów, szczególnie tych młodszych. To było określenie relacji między Związkiem Sowieckim a Finlandią. Finlandia, chociaż była politycznie, przepraszam, gospodarczo częścią Zachodu, to politycznie nie była suwerenna i była praktycznie do lat 90. zależna od Rosji. Od Związku Sowieckiego. Od Rosji. Dopiero po osłabieniu, po upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku, w Finlandii udało się odzyskać samodzielność w polityce w polityce zagranicznej. Akces ten spóźniony Finlandii do NATO nie był świadomym wyborem Finów, ale był wymuszony przez Rosjan, którzy w 1939 roku napadli Finlandię, tuż po tym jak się zaczęła w Polsce kampania wrześniowa. Ta wojna zimowa skończyła się wygraną Związku Sowieckiego, ale bardzo Okupioną gigantycznymi stratami w ludziach. Finowie pokazali, że drogo sprzedadzą wolność, i Stalin uznał, że koncepcja e Zajmowania, zniszczenia oporu Finów i następnie utrzymywania tego kraju pod okupacją jest po prostu nieracjonalna, że oni po prostu nie dadzą rady tego zrobić bez eksterminacji ludności. Więc zadowolili się czymś na kształt protektoratu, i tego miałoby dotyczyć właśnie to, co powiedział Jarosław Kaczyński. Dalej. Można zaryzykować tezę, że w Polsce krótko funkcjonowało coś, co dałoby się określić mianem Finlandyzacji. Jesień 89, zima 91. W rozmowach udawałem człowieka zatroskanego tym, że mamy czas przejściowy, brak porządku, niejasny status, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Trzeba rozmawiać o tym co dalej, nie wiem w jakim stopniu dał się nabrać, ale parę ciekawych informacji uzyskałem. W sprawie wizyty Wałęsy zwodził, Twierdzą, że jest opór w Warszawie ze strony Mazowieckiego. Nie uważałem tego za nieprawdopodobne, ale po latach dowiedziałem się, że to w istocie Moskwa nie życzyła sobie takiej wizyty. Rozmowy toczyłem dalej. Wasin, tak naprawdę Wasin, zaczął mnie zapraszać do swojego mieszkania na Saskiej Kępie i częstować bardzo obficie. Próbowałem się dowiedzieć, co zdarzy się w innych krajach komunistycznych, o sytuację na Węgrzech, w Czechach, Gdyż zaczęła się już tam rewolucja o ocenę, a pośrednią udział Rosja, wykręcał się i sam pytał. Najbardziej interesowało go teraz, gdzie teraz w Polsce jest biuro polityczne, czyli taki chodziło mu o to, gdzie jest główny ośrodek władzy. Biuro polityczne było w czasach rządów PRL i w Związku Sowieckim było takim centrum, w którym się podejmowało faktyczne decyzje: nie rada ministrów, nie rząd, nie parlament, tylko właśnie biuro polityczne. Rosjanie nie wyobrażali sobie, że może istnieć system władzy bez takiego biura. Podejrzewali, że jest w episkopacie i próbowali to u mnie zweryfikować. Z czasem zaczął opowiadać o sytuacji w Rosji, o perspektywach przywrócenia porządku, o swojej przyjaźni z Ginadiem Janajewem. To był człowiek, który był który próbował w sierpniu 1991 roku tuż przed parę miesięcy przed likwidacją Związku Sowieckiego, w zasadzie on ją przyspieszył, spróbował obalić Gorbaczowa. Na krótko go uwięził, ale uwolnił go Borys Jelcyn. Z tym, że jak Gorbaczow wrócił na krem, to się okazało, że poza Kremlem nigdzie już nie rządzi, bo wszędzie wszystko mu się zautonomizowało. To zwróciło moją uwagę. To jest cały czas Jarosław Kaczyński. Pomyślałem, że rozmawiam chyba z kimś ważniejszym niż sądziłem. Później w jednej z rozmów potwierdził to Józef Czerek, minister stanu jerozolskiego, przedtem ważny polityk PZPR. Pytał mnie o rozmowy z Rosjanami. Nie widziałem powodu, żeby je ukrywać. Powiedziałem że, powiedziałem, że były na niskim szczeblu. To ważne, szanowni państwo. Dziś mówi, że to był ktoś więcej niż agent, a tu mówi o niskim szczeblu. Zapytał mnie nazwiska, gdy je podałem. Uznał, że nie powinien narzekać. Rzeczywiście, kiedy w listopadzie 1989 roku gościłem na przyjęciu, w ambasadzie sowieckiej z okazji rewolucji październikowej zauważyłem, że rosyjski ambasador budzi wśród personelu ogromny respekt, by nie powiedzieć lęk, ale jednego człowieka to nie dotyczyło i nim był nim właśnie Łasin, czyli Wasin. Uciąłem te kontakty, gdy zostałem szefem kancelarii prezydenta, a jednocześnie przekazałem wszystkie informacje Andrzejowi Milczonowskiemu. I to jest, szanowni państwo, oczywiście Milczanowski zaprzeczył. Gdyby było tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, musiałyby istnieć pisemne opracowania z tego typu rozmów, niezależnie od tego, na jak bardzo. Jarosław Kaczyński nie pełnił wtedy żadnej politycznej funkcji poza po prostu, no nie, miał, nie miał umocowania. Do, te, do prowadzenia tego typu rozmów. Gdyby to była praca zlecona od Lecha Wałęsy, jak on tutaj przedstawia, przypominam, że Lech Wałęsa został prezydentem w 1990 roku. E, to musiałby zostać ślad. Na gębę, to jak mówi klasyk, czyli Radosław Sikorski, to jest Że Szanowni Państwo, K Kaczyński jest zbyt. Był, to nie był młokos, to był 40-letni człowiek. On by podejmując decyzję o tego typu spotkaniach. On by zrobił y, z tego notatki, chociażby po to, żeby mieć dupokrytkę. szanowni państwo. To jest tak, że na wszelki wypadek, jak się ktokolwiek będzie mnie pytał, co zrobiłem, to jest dokumentacja, że chodziłem i spotykałem się po to. Szanowni państwo, jeżeli ktoś przyjmuje e, zaproszenia do domu, do agenta, e, jak sam przyznaję, że go obficie częstował, do agenta KGB, no, dla mnie, Tomku, chyba dla Ciebie pewnie jeszcze bardziej jasna. Tak do czego tu tak naprawdę doszło? Ja tylko jeszcze zanim przekażę głos Tomkowi, e przypomnę Państwu, że jest kanał Jan Piński o historii. Mieliśmy kiedyś kanał historyczny, ale go trochę zmieniliśmy w polityczny. Teraz obiecujemy, że już tego nie zrobimy. W związku z tym, założyliśmy od zera kanał, który będzie już tylko z materiałami historycznymi. Jan Piński o historii. Tam są, Szanowni Państwo, pod materiałem. Tutaj jest link, można kliknąć, można sobie przesłuchać na razie jeden z trzech materiałów albo obejrzeć. A tu dziś polecam historię Ekspert, która weszła do sprzedaży dwa dni temu. To jest magazyn, w którym opisujemy Rosję na kolanach. Dziesięć dni po ataku Niemiec na ZSR Hitler prosił Stalina o pokój w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a teraz Tomku, o co tam? Szanowni Państwo, kim był Wassin więc co robił Wasin? Wasin był dlatego tak niezwykle ważnym oficerem rosyjskich służb specjalnych, ponieważ Wasin miał za zadanie typować ludzi, którzy będą promowani przez rosyjskie służby specjalne na najwyższe stanowiska państwowe. Rosjanie doskonale sobie zdawali sprawę, że ich ta orbita wpływów się zmniejsza. To był przełomowy rok i wychodzili, m, zostawiając wszędzie możliwość dalszego wpływu na e, politykę, na, 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 na całe działanie państw, które dawniej były pod ich orbitą. E, to, to, było, to, to była jedna część tych działań, no niezwykle poważne rzeczy. E, działy się e, tam pod jurysdykcją, tak to określę, północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej, która stacjonowała na terenie Polski, i z tym naprawdę mamy miejsce do dzisiaj, ale to nie o tym mówimy. To są nie... Ja rozumiem, że za to się teraz ktoś weźmie. Szanowni Państwo, jak? Przebiegały te rozmowy. Zwróćcie państwo uwagę, że to że jego zadaniem było doprowadzenie, czyli wtedy jeszcze nie człowieka, który nie był w strukturach rządu, czy, był, był tylko w solidarności, i jego zadaniem było to, żeby załatwić wizytę Lecha Wałęsy w Moskwie. Szanowni państwo. Dokładnie jak popytacie Lecha Wałęsy, dokładnie popytacie ludzi ludzi Solidarności. Ja on, zucham, wtedy, on był wtedy samatowanym. Nigdy nie miał takiego, nigdy nie miał, nie miał, nie miał, nie miał e, ani takiego zaufania, takiego stanowiska, żeby móc to załatwiać. Poza tym mm, zrozumcie zada, e, zadaniowanie nawet powiedzmy przez solidarność e, człowieka, gdzie ludzie tam też wyświadczyć jak wygląda ta, ta praca nie tylko wiadowcza, ale i wywiadowcza. To nie wygląda, Szanowni Państwo, tak, że to ma trwać półtora roku. O czym oni mieli półtora roku? Inaczej to, co ta metoda, w jaką uwikłano czy upolowano Jarosława Kaczyńskiego, wygląda na indywidualne szkolenie. W ten sposób i. i... Zwróćcie Państwu uwagę na początku te spotkania, te spotkania takie bardzo oficjalne i później już spotkania w domu. Takie rzeczy bardzo różnie przebiegają, różne sfery, sfery u człowieka są w ten sposób tam sprawdzane. Jak człowiek reaguje, jak człowiek funkcjonuje, co jest dla niego najważniejsze. Spodziewam się, że tutaj ma, mają dokładny, dokładny e, rys charakterologiczny Kaczyńskiego. I nie tylko. Zobaczcie Państwo, dlaczego Kaczyński napisał o tym w tej książce, zmieniając e, nazwisko tego człowieka w 2017 roku. Po prostu ja bym zwrócił uwagę na niezwykle silną pozycję Antoniego Maszerewicza, który zabrał wszystkie dokumenty e, z WSI. Selekcjonował te dokumenty, i na 1000% były tam materiały dotyczące no, działań, inwigilacji, kontaktów tak zwanej prawicy z Rosjanami i z, z ludźmi z państw byłego Związku Radzieckiego. Zwróćcie Państwo uwagę, Jaką wiedzę posiadał Urząd Ochrony Państwa i to, co zrobił Piotr Niemczyk, pozdrawiam cię Piotrze, i to wywołało po prostu wielką wściekłość. Piotr Niemczyk, człowiek, który był członkiem wolności i pokoju, siedział, siedział w więzieniu, w stanie wojennym, był prześladowanym działaczem, działaczem opozycyjnym, dostał się do Urzędu Ochrony Państwa i co tam y, zrobił? Zrobił tak zwaną instrukcję 0015. Ta instrukcja 0015 to była instrukcja dotycząca, no i wigilowania partii politycznych, to znaczy, żeby y, państwo nie było bezbronne i żeby mogło kontrolować partie polityczne, w szczególności to chodziło o tą, Partię um, tych ludzi skupionych, skupionych teraz wokół Jarosława Kaczyńskiego przed kontaktami rosyjskimi. Było wycie, była awantura, jak to, że teraz y, nasze służby również będą ingerowały w partie polityczne. To było naturalne. To było normalne. Z tych wszystkich. Ale przede wszystkim, ale przede, działań, przede wszystkim to była, to była instrukcja odnośnie analizy tak zwanego białego wywiadu, to też dodajmy, To było tylko po prostu zwrócenie uwagi tak naprawdę zagrożenie na, na zagrożenie, zagrożenie, na istniejące zagrożenie. I to ale jest... ale po, po tym, że yy, był dostęp do dokumentów i. Dostęp do tego, w jaki sposób tutaj Rosjanie chcieli działać, bo rzeczywiście Urząd Ochrony Państwa, mimo tego, że część tych ludzi się odsądza od czci i wiary, no rzeczywiście wykonał yy, bardzo dobrą robotę. To, to sami, sami Państwo widzicie. I jeżeli chodzi o dalsze części tych, tych, tych działań, no to, to później już popłynęło, bo były, były te wszystkie operacje. W których były opisywane działania Jarosława Kaczyńskiego, czyli była, był buś paczka 1, paczka 2. To jest coś, co Jarosława Kaczyńskiego bardzo boli, bardzo denerwuje. I szanowni Państwo, samo doprowadzenie do tego, żeby likwidować WSI, ale w taki sposób, jak to zrobił Macierewicz, no, sami Państwo widzicie, że to. Rzeczywiście, jeżeli chciano zmienić całkowicie strukturę tej służby, jeżeli, jeżeli chciano, żeby tam mogli funkcjonować nowi, młodzi funkcjonariusze i żeby praktycznie służba, która uniknęła w weryfikacji w 1989 roku jednak nie miała aż tak dużego wpływu na państwo, to nie trzeba było je rozwalać i dokonspirować agentury. I, a tutaj nastawienie Antoniego Macierewicza było na szukanie w swoich sprawach. O tak, to, dlatego te wszystkie kontakty z Wasinem. Należy rozpatrywać przez ten pryzmat i przez późniejszy pryzmat dokumentacji, na przykład, którą ukrywał Kaczyński, a czego znaczy ukrywał, ukrywał Maciorewicz. I ta książka była jak gdyby taką. Odpowiedzią, odpaleniem, odpaleniem takiej, takiej zasłony dymnej, pokazaniem: No, ja już o tym powiedziałem. Tutaj nie, nie było, nie było nic, nic nadzwyczajnego ta sprawa, bo obawiał się, że ktoś kiedyś mu ten temat przypomni. Ja o tym mówiłem, wiadomo, jak to wyglądało. Tutaj nie ma żadnej sprawy. Rzeczywiście redaktor Tomasz Piątek dotarł do tych informacji, te informacje dla Kaczyńskiego były umowy. Hmm, tak samo jak później ta kwestia... E, Ale te, powiedz, to... mi, powiedz mi, jak, jak myślisz, e, dlaczego e, Jarosław Kaczyński zdecydował się na e, e, samodzielne opublikowanie? Czy może mogło być tak, że ktoś go szantażował tym? E, tak. e, właśnie, no, właśnie dlatego, Janku. No właśnie, bo to się tak wydaje, dlaczego on sam to zrobił, lekko przekręcając. Jedną z najlepszych form działań, to muszę Państwu podać, to jest takie działanie, które jest zarówno używane przez służby specjalne, jak też w działalności public relation. To jest tak zwana autodetonacja, albo już, przepraszam, za mały wulgaryzm, kontrolowane wspuszczenie sobie samo, samemu w pierdolu. To znaczy. Tak. Jak sami detonujemy, to jesteśmy w stanie lepiej kontrolować przekaz. Na przykład takim klasycznym przykładem autodetonacji była publikacja w tygodniku Polityka tekstu Leszek Miller. Kłopoty z synem. To był okładkowy tekst za czasów premiera Leszka Millera. On był premierem, przypomnę, w latach 2001-2004. Wyczekał zasłużenie, należało mu się poczekał, aż Polska wejdzie do Unii Europejskiej i wtedy się podał do demisji, bo ta była demisja wymuszona przez Kwaśniewskiego i jego sojuszników w SLD. Natomiast ta metoda polega na tym, że w takim materiale umieszczamy wszelkie negatywne informacje na temat, który nas bolą i następnie kiedy tylko nie nadajemy im właściwej interpretacji. Szanowni Państwo, takiej, która jest niebezpieczna. I potem, jeżeli ktoś jeszcze raz próbuje ze zmienioną akcentami atakować tymi samymi faktami, mówimy, że przecież to jest odgrzewany kotlet. Przecież taka taka gazeta, taka taka telewizja, już to mówiła, pan tutaj próbuje nasilkać sensację z czegoś, co jest jawne. W ten sposób niejako narzucamy pierwsi interpretacje w zdarzeniu. To znaczy, Jarosław Kaczyński dzięki temu może wykonać, że gdybym uważał to coś za coś wstydliwego, to przecież nie napisałbym tego w swojej książce. Gdybym uważał, że jest to coś niedobrego, nie przyznałbym się do tego. Natomiast najprawdopodobniej to, co powiedział Tomek, że mieliśmy do czynienia z jakąś próbą szantażu po tym, jak on wygrał tak. pory w 2015, gdzie mu przyszli i powiedzieli: A pamiętasz. Janku przyszedł i powiedział: Zwróćcie Państwo uwagę, że te wszystkie wydarzenia łączą się z największym konfliktem, jaki był pomiędzy Macierewiczem a. Kaczyńskim. Kaczyński oczywiście zrzucał to na Dudę, że Duda domaga się dymisji Macierewicza. Przecież Macierewicz został, wymusił, że został ministrem obrony, mimo tego, że Kaczyński mówił, że on nie będzie ministrem obrony, kiedy przejmowali władzę w 2015 roku, a później ten konflikt mścił się. Macierewicz się rozpychał, Macierewicz misiewiczem robił, co chciał. To już wszystko było bardzo mocne i Kaczyński otrzymywał sygnały od Macierewicza, żeby z nim nie igrał. To był poważny konflikt. I wtedy, kiedy musiał go już zdymisjonować, i to nie, nie duda, ale między innymi bardzo poważnie nasi sojusznicy postawili ultimatum, że Macierewicz musi odejść, nie może być na stanowisku ministra obrony. Kaczyński wcześniej użył tej, tego mo zrobił to, co go najbardziej bolało. Nie, nie, nie ruszył tematu, bo jeszcze tutaj orientacji seksualnej. Zobaczcie. Macierewicz wylądował Macierewicz wylądował bardzo miękko. Robił, co chciał cały czas u Kaczyńskiego Ma niezwykle mocną pozycję. Więcej Duda, kiedy zorientował się, że to wszystko nagle ma iść na niego, nawet wręczył mu order Orła Białego. I to była, to była taka, to, to, to była no niezwykle kontrowersyjna decyzja. Tutaj wszystko się trzęsło, to wręczył, mu, wręczył mu ten order. Także to Macierewicz trzymał wszystkie lejce do Jarosława Kaczyńskiego i to widać. Macierewicz jest nie, nieusuwalny. Jarosław Macierewicz ma takie momenty, w których Jarosława Kaczyńskiego tak upuje. Jednym z takich momentów, kiedy też Macierewicz był już w takim złym, w złej kondycji było to, że po ujawnieniu już tego raportu Smoleńskiego, kiedy Kaczyński 1 kwietnia wyszedł i powiedział, że Rosjanie odpowiadają za, za zamach, i to zobaczcie państwo, że w tym raporcie ukazały się zdjęcia, no już te pośmiertne prezydenta i... i, i, Czy i był i... obnażony, obnażony tak, tak. półnagi, okaleczone zwłoki prezydenta z intymnymi częściami ciała na zewnątrz. Zostały opublikowane. To, był, to było po prostu coś naprawdę strasznego. Natomiast to, że on, on nie poniósł żadnych, wziął... żadnych konsekwencji Jarosław Kaczyński nawet... On, a w każdym razie, dwa, to, że to zostało opublikowane, czy te, to, że została opublikowana, że wygłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego ten statement 1 kwietnia 2022 roku. To jest szokujące pod wieloma względami. Ja przypominam, że w XVII wieku, kiedy nie było mediów społecznościowych, kiedy obieg informacji był naprawdę minimalny, a w Polsce i w, umiało czytać około 5% ludzi, a w, w państwach ościennych większy odsetek, ale niewiele większy jeszcze w tamtym czasie, nie, Polacy i Austriacy, kiedy wynegocjowali sojusz, czyli Jan III Sobieski z cesarzem Leopoldem, to był ten sojusz zakończony polską odsieczą wiedeńską. Zobaczyli, że, że wynegocjowali traktat 1 kwietnia i postanowili zmienić datę. Po to, żeby nie wzbudzała śmiechu, żeby nie było jakichś skojarzeń. I ten Jarosław Kaczyński, wytrawny polityk, który waży naprawdę słowa i stara się, to bo ktoś powie, że to jest śmieszne, żeby on, co mówi w emocjach mówi, ale on 1 kwietnia nie powiedział tego w emocjach. On w mojej ocenie. Powiedział to dlatego, że ktoś go do tego zmusił, że groziła im jakaś dekonspiracja. Wiele osób mówi, że to zasługa Jarosława Kaczyńskiego, że udzielaliśmy pomocy Ukrainie bardzo dużej, a niektórzy twierdzą nawet, że niezgodnej z polską racją stanu, bo w pewnym momencie po prostu rozbroiliśmy się trochę za bardzo. To jest sprawa dużo bardziej skomplikowana. Przede wszystkim Jarosław Kaczyński podjął na Ukrainie, wobec Ukrainy, dziwne działania, które prawdopodobnie dopiero, dopiero w następnych latach zostaną wyjaśnione. Przypomnę, że władze ukraińskie oskarżyły wprost Wiktora Orbana i jego rząd o to, że dążył do rozbioru Ukrainy. W tym kontekście ciepłe relacje Jarosława Kaczyńskiego z Orbanem w połączeniu z wizytą Ministra e, spraw zagranicznych Polski, pana Rała, w Moskwie e, kilka dni przed wybuchem, przed wybuchem, przed atakiem rosyjskim na o, Ukrainę. E, ona, szanowni państwo, jak popatrzycie nawet na zdjęcia Rała z Moskwy, to panowie to ci panowie mają ewidentnie chemię, to znaczy. Mi się tak, bardzo tak, lubią z Ławrowem. Bardzo się znaczy, tak. to Widać po prostu po fotach że szczególnie Rałowi pewnie zaimponował stary kagibista, jakim, którym jest Ławrow, Świetny, świetnie wyszkolony oficer, człowiek e, cyniczny, zbrodniarz bez wątpienia. Natomiast czarujący erudyta. Człowiek, który po prostu tłumaczy ci, że za chwilę cię wpierdoli na obiad, ale że taka jest konieczność dziejowa, nie powinieneś mieć z tego, z tym żadnych problemów, ponieważ takie jest odwiedzenie... Byś na ładnym talerzu za to i... Tak i, do, i że... Tak. Za to pięknymi tak. I, i, I że to wszystko na chwałę Wielkiej Rosji, i widocznie tak to się musiało zdarzyć. W każdym razie ten blicht rosyjski, jak się gada z Rosjanami, to oni są strasznie się denerwują, kiedy spotykają ludzi zaszczepionych na, na punkcie, po prostu, którzy nie reagują na to ich dosyć toporną socjotechnikę. To znaczy, oni po prostu uważają, że ludzi można albo kupić, albo uwieść, albo po prostu upić, zaćpać i tym podobne rzeczy, a pozostały jakiś tam mikroprocent którego się nie da w ten sposób potraktować, to, można, to można zabić. No, więc to, to jest taka dosyć prosta... Nie ma człowieka, i ma problemu. No, tak, tak o... więc któryś z tych czterech wariantów jest zawsze do zastosowania. I tutaj się pojawiają kwestie romansu ewidentnego e, drużyny Jarosława Kaczyńskiego z e, Rosją. Polska nie wprowadzała sankcji. Wobec Rosji. Polska nie e, dążyła do przejęcia i zatrzymania majątków rosyjskich. Uwaga! E, w momencie, w którym wszystkie państwa zamrażały aktywy, w Polsce wyszła nagle politycy PIS i powiedzieli, że jest konstytucja i nie wolno tego zrobić. No nagle się po prostu miłośnicy, po prostu Komitet Obrony Konstytucji ze, 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 w obronie majątków rosyjskich e, oligarchów w Polsce, nagle Komitet Obrony Konstytucji się zawiązał. E, Węgiel jeździł ropa, ro, ropa tak, tak, to jest też to. to. Ja zawsze przypominam jedną rzecz. Najpóźniej, w listopadzie 2019 roku, rząd e, PIS-u, rząd Kaczyńskiego otrzymał informację, że dojdzie do ataku. E, w listopadzie, grudniu, e, styczniu i lutym nie zrobiono nic, żeby się przygotować na ten atak. E, przede wszystkim po to, żeby nawet zrobić inwentaryzację. Miejsc, do których zakwaterujemy uchodźców. To znaczy, żeby policzyć, nie mówię już o przygotowaniu kocy, wody, pierwszych takich pakietów sanitarnych. Polska, która w latach 80. miała jeszcze 800, ponad 800 tysięcy dzieci w szkołach, Zjechała do poziomu 300-400 tysięcy w obecnych latach. Te wszystkie dawne socjalistyczne bursy, akademiki, e, internaty, one były w wielu miejscach po prostu opustoszałe, ewentualnie wykorzystywane w znikomym stopniu w stosunku do powierzchni. E, Gdyby Polacy w marcu, kwietniu, maju 2022 roku nie wzięli do siebie Ukraińców w formie masowej, szanowni państwo, to mielibyśmy do czynienia z gigantyczną katastrofą humanitarną. I prawdopodobnie Jarosław Kaczyński na tą katastrofę humanitarną grał, licząc, że stanie się to powodem. Zmuszenia Unii Europejskiej do odblokowania pieniędzy, do odblokowania funduszy dla Polski. Jeszcze raz, jak ktoś nas pyta, na il, jakim agentem był Jarosław Kaczyński. Jarosław... Janku, pamiętaj ten. Jedna rzecz bardzo ważna. Pamiętaj, Janku, o tej wizycie Morawieckiego i Kaczyńskiego u prezydenta. Tak, tak ale gdzie jest... Żeleński wyraźnie. Wyraźnie... To mówimy o wchodzeniu, o wchodzeniu wojsk. Mówimy, tylko, tylko, że na razie jesteśmy, tylko na razie jesteśmy, bo to jeszcze jest przed. Na razie jesteśmy w tym, w tym momencie, kiedy on nie robi żadnych przygotowań. Dlaczego nie robi tych przygotowań do wojny? Dlaczego nie zastanawia się, co, co, co robi? Pierwsze, to uważa, że ewentualni uchodźcy i katastrofa humanitarna, z koszty tej katastrofy będzie musiała ponieść Unia Europejska, ale druga sprawa, on uważa, że ta wojna nie potrwa wystarczająco długo, żeby problem uchodźców był. On wierzy w zapewnienia, które przesyła mu strona rosyjska, że konflikt potrwa kilkanaście dni maksymalnie i skończy się instalacją prorosyjskiego rządu w Rosji, w, 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 na Ukrainie. Co, czym by to się mogło skończyć? Najprawdopodobniej chodziło o scenariusz, w którym zachodnia Ukraina, która jest naprawdę bardzo mocno antyrosyjska. Która jest bardziej antyrosyjska niż antypolska, tam są sentymenty banderowskie, przede wszystkim podsycane przez rosyjską agenturę. Sponsorami konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest rosyjskie SWR, FSB, GRU. To są ludzie, którzy po prostu wysyłają w ten rejon jak najwięcej agentury, której głównym celem jest po prostu w, w Polsce nawalanie banderowców, a na Ukrainie tworzenie banderowców i rozsławianie ludzi, którzy w, są zbrodniarzami, po prostu odpowiadają za mordowanie polskiej ludności cywilnej w latach 40. -tych na obecnym terytorium Ukrainy. I to są takie, to, 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 są, to są fakty. I na, na co grał Kaczyński? Najprawdopodobniej na scenariusz, w którym ta zachodnia Ukraina, której nie chciał Putin, ona prosi Polskę o pomoc militarną, żeby zatrzymać Rosjan. I polskie wojsko razem z ukraińskim wojskiem zatrzymuje Putina na Zbruczu. Dawnej polskiej granicy w tych rejonach. Następuje ogłoszenie ze strony rosyjskiej, że Polacy zajęli swoje. Oczywiście Polska nie dokonuje żadnej aneksji, nie ma tutaj żadnego wariantu, o którym jest mowa, że w tej fazie po prostu coś się dzieje. Natomiast mały kadłubek ukraiński, ukraińskiej demokracji nie jest w stanie funkcjonować sam, jest to, sposób, jest to oczywiste. I to miał być pomysł, na którym Jarosław Kaczyński chciał budować po prostu restauracje polskich wpływów na kresach, no bo ta ta, ta ukraińska enkla, bo to nie jest enklawa, jest ta ukraiński taki po prostu skrawek, on musiałby zacząć funkcjonować w mniejszym lub większym stopniu zintegrowaniu w zintegrowaniu z Polską. To po prostu. Na wzór okupacji Francji państwo wisi takie. No może takie nie tą, nie, nie okupacji, no może nie okupacji jednak. No państwo Wiszy nie było okupowane, hmm. bo akurat okupowana była ta północna hmm. część Francji, a południowa a, a, a Poludniowa, czyli To był... Było zależne od Niemców całkowicie. Bo... Tak, to no, było zależne od Niemców. Tak, I tutaj chodziło o to, że oni by nie byli w stanie funkcjonować, po prostu byłaby to po prostu, jakby to powiedzieć, nierównouprawniony związek. Natomiast z kolei Putinowi to odpowiadało bo ogłosiłby, że Polska właśnie dokonała inkorporacji ziem ukraińskich i ogłosiłby inkorporację po stronie po prostu Ukrainy tak to prawdopodobnie miało wyglądać a w międzyczasie Orban by powiedział, że wali to wszystko ale tam jest niebezpieczeństwa i węgierscy obywatele tam cierpią i on po prostu musi ratować Węgrów bo dla niego Węgry to po prostu ponad... rozwalenie Unii, rozwalenie NATO bo, bo wiadomo, no, to jest, bo... to jest to znaczy rozwalenie no, NATO to, to jest, jest jeszcze, jest to, Tomku to, jest, to, to są jeszcze inne, ten, Jarosław Kaczyński uważał, że Unia może go wyrzucić, ale że na to go nie wyrzuci, że oni zyskają status z racji tego, że Polska stanie się w tym momencie Państwem granicznym, takim z pełnym tego słowa znaczeniu, czy jakim państwem oddzielającym dwa bloki, że Stany Zjednoczone będą musiały się pogodzić z polską suwerenną demokracją, która by przypominała turecką. Tak, Zresztą e, ludzie z Nowogrodztwa mówili, że okres fascynacji Jarosława Kaczyńskiego Budapesztem minął i teraz Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego na Topie jest. E, Redap er, 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 Erdogan. Erdogan, czyli turecki dyktator, e, który się zabawia w formułę e, Formułę. Rządzi no, tak, z żelazną no, ręką. Tak, dziennikarze, tak. ludzie, e, sędziowie, dzie, ludzie fundacji takich e, niezależnych, wszyscy lądują w więzieniach, kto ma inne zdanie. Tam, szanowni państwo, wystarczy krzywo pogadać z Komisją Wyborczą i dostajesz 2,5 roku więzienia. Tam po prostu nie ma, nie ma tamże fikaż. To, że oni e, potrafią e, zmobilizować się i prawie odwołać, re, e, Erdogana to jest naprawdę gigantyczny wysiłek. Ja myślę, że Turcja wyjdzie jeszcze jakoś w miarę na prosto. Natomiast problem polega na tym, że demokracja w Turcji polegała, była i tak, była do czasów Erdogana, była taka średnia, dlatego że co jakiś czas wojsko po prostu brało wszystkich za mordy i wsadzało do więzień, ponieważ wygrywali islamiści i chcieli robić tutaj jakieś szariaty. I więc to była taka demokracja kontrolowana. To Erdogan zrobił demokrację kontrolowaną w drugą stronę, że szariatów to nie będzie, ale no generalnie pójdziemy takim, w takim ukłonie e, tego. Ale dobra, bo to za, za dużo. Tak. Wracamy do Jarosława, do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński ma romans. Taki polityczny z Rosją. Rosja uważała, że go kontroluje. Rosja jego rękami załatwiała osłabianie Unii Europejskiej, i on po prostu naiwnie myślał, że po prostu niedźwiedź dot, dotrzyma słowa. To, że ten rosyjski niedźwiedź po prostu jest zainteresowany po prostu wyłuskaniem Polski. To jest absurdalna teza, dlatego że Rosjanie byli za w zainteresowani inną rzeczą. Osłabieniem maksymalnym Polski i już jak ta Polska będzie maksymalnie słaba, to w tym momencie położeniem łapy na nas w sytuacji, w której nikt już nas nie będzie bronił. Szanowni Państwo, historia ekspert wspomniana w dobrych kioskach, w dobrych empikach, tutaj jest mafia piesuckiego, ale również drodzy państwo jest egzekucja czarownicy na Warmii, ale również o tym o, jest o pierwowzorze latającego holendra. I e, szanowni państwo to naprawdę fantastyczne historie. O pijanej rewolucji październikowej. Wyobraźcie sobie drodzy państwo, że car stracił władzę przez prohibicję. Szanowni Państwo, historia ekspert w dobrych książkach, w dobrych i na portalu e, na księgarni kapitalbog.com.pl Barpa. Panie Jarosławie, pan No Jaryco po 17.30, czy panie nas, na, na, naczelniku, przepraszam, gościem inaczej. E, wczoraj miałem kolejną satysfakcję, bo pan, jako m, człowiek, który uważa, że ma tak olbrzymią charyzmę, jeszcze poszedł do tych protestujących, rolników. I wie pan co? Pan myślał, że pan tam mia będzie miał e, ostatnie zdanie, będzie pan e, pierwsze skrzypce grał. Nie. Było tak, że ten pan e, tłumaczył i, i mówił, że nie są za żadną partią, że e, to nie jest, jest strajk i, i że, że oni nie popierają PISU, ale to wiadomo, wiadomo, że e, ta sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo organizował to Telus, ale powiedział jeszcze jedną rzecz, która pana zabolała, bo dawniej pan by to wyreżyserował, by tego nie było, ale on powiedział, że przecież my protestowaliśmy, byliśmy bardzo źli, jak pan wprowadził piątkę dla zwierząt. Potrafiliśmy, potrafiliśmy mieć do pana olbrzymie pretensje. Kaczyński był wściekły, bo to mu nie przypasowało w tej rozmowie, że ktoś nad nim potrafi górować, potrafi mu przerwać, a przerwać Kaczyńskiemu. No szanowni Państwo, no przerwać Kaczyńskiemu, skoro tam mogą być jakieś yy, no, myśli epokowe. A ten człowiek mu przerywał, mówił mądrze i głupi, i różne rzeczy mówił, ale powiedział o tej piące dla zwierząt. I wiecie Państwo, Kaczyński zareagował, na końcu zareagował, powiedział, że to nie on, to on wszystkiego nie sprawdzał, to jego młodzież była pomysłodawcą. I to prawda. Kaczyńskiego warto tak, w taki sposób pytać i pozwalać mu odpowiadać, bo wiecie Państwo o co chodziło. Chodziło o to, że to była kolejna fascynacja panem Moskalem. I pan Moskal przyszedł właśnie, pan Basia przyszedł do pana Jarosława, tak panie Jarosławie, i pan na wszystko się zgadzał. do pana przyszedł, powiedział, jak tutaj kupić młodzież, między innymi tą piątką dla zwierząt. To no, porobił pan sobie bardzo duże kłopoty. A później już tak pan Moskal, e, zwróćcie państwo, no, zszedł na e, boczny tor, wtedy, kiedy Rasłuch Kaczyński leżał e, obrażony na szpitalu, a pan Moskal zadał mu cios, bo wziął e, z, zrobił zaręczyny. Kopalni Bond Bogdanka. Ale to, to dlatego, że cios medialny, Janku, cios medialny, bo to wszędzie było we wszystkich mediach pokazane. I po tym poszedł już w ostawę. Tak, pan pan panie Rosławie. Pan się kieruje właśnie takimi emocjami, I, i przez te emocje y, pan dużo traci, obrazuje wszystko. Do więzienia, pan panie Rosławie. Do więzienia, do zobaczenia.